Przemierzamy las. Ciemny las. Dokąd dojdziemy? Dokąd dojdziemy? Idziemy w poszukiwaniu dzikiej natury. Dzikiej natury, nieodkrytej jeszcze przez ślady człowieka. Pokrzywy, przedzieramy się, poświęcamy się, by zdobyć dokument. Dokument? Kurwa, tam są jacyś ludzie. A co jest tam? Co jest tam? Co jest tam, kurwa? Prawo, lewo, lewo, prawo. Dokąd pójdziemy? Piesek prywatny. Chodźmy tędy. Chodźmy tędy. Stopami. Śladami. Gdzie zniknęła ta dziewczynka? To był duch. Przemierzamy ulicę, kędy kędaśnie. Dokąd dojdziemy? Zbadamy naturę. Zbadamy naturę, odkryjemy tajemnicę świata. Szukamy puszki Pandory. Gdzie jest puszka Pandory? Gdzie się ukrywa przed nami? My ją odnajdziemy. Kurwa, znowu jacyś ludzie, ja pierdolę. Pauza. I dotarliśmy. Dotarliśmy do miejsca, gdzie niegdyś musiała istnieć jakaś cywilizacja. Widzimy jeszcze duchy zmarłych, podążające ścieżką zła. Ścieżką, która nie uchroni ich od dobra. Podążajmy tędy. Jest tu jakaś ścieżka wydeptana. Wydeptana niczym stado mamutów podążające za jedzeniem, za przetrwaniem. Tak i my szukamy przetrwania. Przetrwania dzikiej, niezbadanej natury w głębi tego piekielnego lasu. Jama. Widzę jamę. Dokąd nas doprowadzi? Dokąd my dojdziemy tą jamą? Zbadajmy to. Zbadajmy to. Zapuszczamy się w dzicz. Niezbadaną dzicz. Gdzie jesteśmy? Nie wie tego nawet. Nawet drewnia, który idzie za mną. Nasza grupa ekspedycyjna w poszukiwaniu puszki Pandory odkryła jakieś niezbadane miejsce. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Przerywam akcję. Kręcenie. Odezwę się później. Życzcie nam powodzenia. Tu z powrotem ja. Są postumenty, monumenty, są znaki innej cywilizacji. Zbliżamy się do kolebki życia. Czuję ją gdzieś w pobliżu. Gdzie jest? My ją odkryjemy. My odgadniemy tajemnicę świata. Już jest niedaleko. Podążajmy śladami obcych cywilizacji. Do starożytnych ruin. Ruin, gdzie ukrywają starożytną kolebkę życia. Kolebkę życia, którą jest puszka Pandory. Jest światło. Jest jasność. Ona na pewno bije od puszki Pandory. Na pewno. Uwolnimy świat od zła, od przemocy, od nieczystości. Będzie samo dobro na świecie i my je zapewnimy. My, ja, Szymon Stęcik i Marcin Rejlin. My zapewnimy dobro na całym świecie. Podążajmy dalej więc. Podążajmy. Niebezpieczeństwo czai się wszędzie dookoła, dlatego uważajmy. Uważajmy. Oczy mam szeroko otwarte. Uszy szeroko otwarte. Dupę szczelnie zamkniętą. Oj, idźmy dalej. Idźmy dalej, nie lękajmy się. Nie lękajmy się, aczkolwiek ci, którzy się lękają, puszki Pandory nie znajdą. Idźmy dalej. Idźmy. Rozwidlenie. Którą ścieżkę wybrać? Powiadasz zatem prawą? Podążajmy na prawo, bo prawo jest najważniejsze. Nigdy nie zbaczajmy ze ścieżki dobra w lewą ścieżkę zła szatana, ścieżkę piekielną. Wyczuwam mieszankę dobra i zła. To musi być puszka Pandory. Jesteśmy już niedaleko. Tajemnicze przejście, widoczne tylko dla naszych oczu. Dokąd nas doprowadzi? Podążajmy, nie lękajmy się. Idźmy, a znajdziemy.
Wyczuwam strach. Pewnie dlatego, że sam się boję. Będzie dobrze. Uważajmy na nikczemne pułapki tubylców, którzy zamieszkiwali tutejsze tereny niegdyś. Uważajmy na dzikie bestie, jadowite pająki, szkaradne węże, dzikie bestie. Mam przyspieszone tętno, czuję to, ale oto jesteśmy. To dolina, za którą kryje się świątynia, gdzie ukryli puszkę Pandory. Podążajmy, więc widzę bramę, widzę wejście, musi to być wejście do świątyni. Musi być, no nie ma innej opcji. Wkraczam, nie ma żadnych pułapek, póki co. Uważajmy. Jesteśmy na otwartym terenie. Jesteśmy zagrożeni praktycznie przez wszystko. Nie bójmy się. Nie możemy się teraz wycofać. Jesteśmy za daleko. Zabrnęliśmy w dzicz. Prawdziwą dzicz. Podążajmy. Nie bójmy się. Jest dobrze. Są. Widzę już pierwsze oznaki cywilizacji. Zaraz również je zobaczycie na kamerze. Zbliżmy się. Widzę jakąś kapliczkę. Czy jakiś dom mieszkalny może tubielców. Zobaczmy. Gdzieś musiał stać tutaj wspaniały zamek, ale teraz to zrobiło w nim zło. Zło widać, bo biedne szczątki zachowały się w całości. Łóżko tortur z cegłówką na to. O Boże! I rzucali mnie po głowach. Gdzie dotarliśmy? Zło? Masakra? Boję się. Wyczuwam coś bardzo złego, jakąś złą energię. O mój Boże! Gdzie dotarliśmy? Świątynia. Odnaleźliśmy świątynię. Jest. Puszka Pandory jest tam. Jest nasza. Już ją widzę. Jest. Zaraz ją zdobędziemy. Zdobędziemy. Uwolnijmy świat od wiecznego zła, obłudy i cierpienia. Ktoś nas obserwuje. Wyczuwam zło. Ktoś nas obserwuje. Jest niebezpiecznie. Naprawdę robi się nieciekawie. Gdzie myśmy dotarli? O mój Boże. Jest. Coś tu jest. Coś się rusza.